ten pomnik usteckiej Seremki, jak tam pan się przyjrzy, to nie tylko ja tam takie zdjęcia sobie z nim robię, tam piersi tej Seremki są dość mocno wytarte od tego, że ludzie właśnie w ten sposób, no może nie dokładnie w tej pozie, ale się fotografują, trzymając ją właśnie za biust, w związku z czym, powiedzmy, lokalna ciekawostka. Nie spodziewałem się, że takiego purytanizmu doczekam, takiej purytańskiej reakcji się doczekam tutaj, zwłaszcza ze strony, to głównie komentowały negatywnie osoby, które związane są raczej z lewicą niż z prawicą, z tego co widziałem, chociaż tam prawicowcy też się zdarzali. No ja nie widzę w tym żadnego, szczerze mówiąc, problemu. Wydaje mi się, że to nikomu krzywdy nie robi, nie ma żadnego wpływu na niczyje życie, nie jest to żadna manifestacja polityczna, w związku z tym można potraktować jako ciekawostkę, jeśli komuś się żart nie podoba, to jeżeli przewija dalej, ale żeby się o to ciskać w internetach i wypisywać jakieś epistoły na ten temat, dorabiać do tego jakąś durną ideologię, nagle zagotowało się w obronie molestowanego pomnika, także no radzę wyjąć kija sobie z wiadomej części ciała i spojrzeć jednak na świat trochę pogodniejszym okiem.